Siema, zrobimy mały test kamerki GoPro 7. Tak, to jest ta sama, która się cały czas zawieszała. Na początek delikatnie potraktujemy, czyli co? Odpalamy boba i jedziemy, strzałkę widzieliście. Oj, wyłączyło się? Może guzik się wcisnął. Bo chyba wyświetlacz mu wybuchł. A nie, działa. Może cały czas nagrywa. Tu się wyświetla, świeci. Tu się lekko wgniotła. O! Widzieliście? Dotyk działa. Ale frajda. Kurde, jeszcze ją dobrze sprzedam ty. Daj tu szmatkę płynu, trochę umyjemy ją. Dobra, jeszcze zagęszczarka. Ona działa. Odwiedziło się jej coś. Nagrywa czy nie nagrywa? Ona dalej nagrywa. Ona teraz nagrywa. Może nie pod światło. Nie zobaczymy, jak to wyszło. To się chyba jakoś ściągało. Z tego co wiem. Dotyk cały czas tak samo reaguje. Reaguje. Może dlatego, że w ziemię się wklepała. Trochę gruzu tu leży. I tak oto wygląda. Dobra. Bateria chyba się skończyła. A nie, to jest coś z kartą pamięci, nie tak. Jakiś błąd wyświetla. Dobra, zobaczymy, czy to się zapisało. Cokolwiek na niej. O.
Karta jest, bateria jest, szczelna nie jest. Dobra, zrobimy jeszcze jedno podejście jakieś. Młotkiem? Może jeszcze raz, co? Znowu ją zagaszczaka rozjechała. Jeszcze działała, tylko bateria padła. Bateria jest nowa. Może coś potrzebuje. Dwie baterie mam. Muszę wydostać kartę pamięci. Nie chcę wyjść. Się zapieszczyło. Dziad. Dwie sekundy i stoi, no. Nie obraz. Jak zawsze, nie? Aha. Miała to, cały czas takie zawiechy. Dźwięk słychać, normalnie leci. No, no, no. Ale na tej klatce, na której wiesz, się zawiesiło, staje, nie? Aha. Taka zepsuta? Nie, taka nowa. Teraz 1000 coś, no. Taka kamera? No. No. Taka twarda, że się nie chce rozjebać. No, nie no, ale jest dobra, nie? Oddawaj kartę, kurde. Wodoodporna też jest? Tak, była. A ta nowa? Też. Teraz wszystkie są w jakiś tam sposób wodoodporne. No telefony też robią wodoodporne, nie? Do pierwszego zanurzenia. Moje nie chcą. Żaden. Ty. Karta wypadła. Albo wpadła do środka. Wypadł, raczej nie wypadał, bo bym widział, że coś leci. Kombinacja jakaś, nie? To jest z walizki, ten śrubokręt albo, no, albo ten nożyk. A tamten do papy? To co? Nie, nie. Gdzie go masz? Ten do darcia papy jest w tym, w busie. Ty, wsiąku. No nie ma jej, ty. O co? No, ale no. Nie, nie. To niech też jest, no. Gdzieś na wierzchu niech leży. Bo będziemy musieli przymiarkę mieć. Jak daleko osadnik zrobić. Masz te gazety, bo mi kadr psują. To nam musiała wypaść. Nie ma jej tutaj. No to gdzie jest? Wpadnie, no. Gdy też wpadła? No weź tutaj luki, w tą właśnie kostkę. No nie ma jej, nie ma, nie ma, nie ma. Nie, tutaj też nie. A jak wpadła w ten, to ona może być jeszcze niżej. Nie, bo kostki są na zakładkę. No tak, tylko że tutaj masz szparę jeszcze. Tak wygląda GoPro w środku. Jest karta. Jest? Z całą szufladą zleciała. No. O, dawaj kartę. Dobra. Kartę chcieliśmy. No, powiem wam, zaawansowana technologia.
Co tu się zawieszało? Uruchoma optyka? Nie, to jest port. Słysk. Matryca jakaś. Może ktoś potrzebuje jej lekko skopaną. W dobrym stanie całkiem. Widać? Widać. Oko cyborka. Głośnik. JBL. Och, shit. Coś mi uciekło? Do karty port. To jest procesorium jakiś. A to jest ta chyba pasta, to nie? Pewnie jakaś trująca, a ja ją polizałem. Dobra, chyba nic z tego nie będzie. Pogubiłem części, dobra. Trudno. Ale mocna była. Bob, zagęszczarka 4 razy chyba. Zobaczmy, czy działa nagrywanie. Nie działa. To jest amelinium. To się wyklepie. Gdzie tak rzeczy się robiło. Dobra. Skończyło marnie. Doigrałaś. To nie jest tak, że kamerka wylądowała gdzieś w ziemi, na budowie. Tu ładnie całą mam. Patrzę. I ona powędruje do elektrośmieci. I to był koniec testu GoPro. To była GoPro Hero 7 Black. Tak jak majster mówił, doigrała się przez rok czasu, czy dwa lata. Zawieszek, wymian baterii, kart pamięci, cudów, update'ów, aktualizacji, cofania aktualizacji, nic nie dało. Później pękł wyświetlacz i tak się stało. Fajnie, że byliście, dzięki za uwagę. Na razie.